stworzenia widziane kątem oka. Do tej kategorii zaliczają się wszystkie tajemnicze istoty, które czy to ze względu na swoją zwinność czy inne właściwości nie mogą być zobaczone, ale czasem udaje się kątem oka uchwycić ich ruch. Nie wiadomo czym są ani skąd pochodzą. Istnieją teorie, jakoby towarzyszyły ludzkości od wieków. Można też przypuszczać, że widzenie peryferyjne jest atawizmem, pozostałością po czasach, kiedy ludzie musieli kryć się przed drapieżnikami. Wedle tego poglądu zdolność do zauważania szybkich ruchów na granicy pola widzenia co prawda się osłabiła, ale niektórych z tych tajemniczych stworzeń przetrwały do naszych czasów. Niepokojące istoty. Czy kiedykolwiek dostrzegłeś coś przelotnie kątem oka? Zwykły ruch wyłapany gdzieś w polu widzenia. Większość ludzi po prostu uważa to za cień spowodowany przez migotanie świecy lub kota zaskakującego gdzieś z mebli. 99% z nich ma rację. Jednak jest coś nieuchwytnego dla oka. Możemy łatwo to wyjaśnić powyższymi warunkami. Lecz gdy czasem to się dzieje, czujemy, że coś jest nie tak. Dreszcze u dołu kręgosłupa, lekki ból w boku, może nawet spowodować chwilową pustkę w głowie, po której nie pamiętamy, co chcieliśmy zrobić. Jeżeli którykolwiek z tych objawów kiedyś odczułeś, to może być powód do niepokoju. Nasze widzenie peryferyjne jest zaprojektowane do dostrzegania ruchu, nawet w ciemności. Zostało ono wykorzystane do obrony przed drapieżnikami w początkach naszego istnienia. I tak jak wiele aspektów naszego człowieczeństwa pozostało, ale osłabione. Ten widok kątem oka cały czas alarmuje nas o niebezpieczeństwie. I chociaż atak drapieżników spadł na liście dzisiejszych niebezpieczeństw, możemy mieć z nimi cały czas do czynienia. One nadal istnieją. Jeśli kiedykolwiek poczujesz dreszcze na plecach, nie koncentruj się na tym, co zobaczyłeś kątem oka. Być może lepiej nie widzieć. Fenomen ludzi cieni. Co to było? Siedziałeś wygodnie na kanapie, czytając w słabym świetle swoją ulubioną gazetę, kiedy twoją uwagę przykuł jakiś ruch przemykający szybko przez pokój. To coś wydawało się ciemne, jakby szare, ale nic tam nie było. Wróciłeś do czytania, a po chwili znowu to zauważyłeś. Tym razem spojrzałeś szybciej i zobaczyłeś przelotny, ale wyraźny ludzki kształt. Cień tylko mignął na ścianie i zniknął. Co to było? Jakiś naturalny cień? Twoja wybujała wyobraźnia? Duch? Czy było to coś, co wydaje się być rozprzestrzeniającym się zjawiskiem? Objawienia, które nazywane są ludźmi cienia lub cienistymi istotami.
Być może jest to już stare zjawisko pod nową nazwą, o którym dyskutuje się teraz bardziej otwarcie, również dzięki internetowi. A może jest to zjawisko, które z jakiegoś powodu manifestuje się teraz z większą częstotliwością i intensywnością. Ci, którzy doświadczają i badają zjawisko ludzi cienia, mówią, że te postacie prawie zawsze były postrzegane tylko kątem oka, ale coraz więcej ludzi zaczyna widzieć je normalnie i przez dłuższy okres czasu niektóre osoby, które widziały te postacie, świadczą, że widzieli nawet ich oczy, zazwyczaj czerwone. Tajemnicze obserwacje stały się kontrowersyjnym tematem na paranormalnych czatach, forach i stronach internetowych. Biorąc pod uwagę powszechną uwagę tego zjawiska, zaczęto o tym mówić nawet w radiu. Wyobraźnia. Cholera, znowu. Tym razem coś na pewno się poruszyło. Trwało to bardzo krótko. Widziałeś to zaledwie kątem oka. Ale chwila. Drzwi są pozamykane. Nie trzymasz w domu żadnych zwierząt. A rodzice nie wrócą do domu przed 22. Więc nic nie mogło się poruszyć. To tylko twoja wyobraźnia znowu robi sobie z ciebie jaja. Siedzisz sam w pokoju. Jedyne światło pochodzi z monitora twojego komputera. Patrzysz w ciemność przez kilka minut. Tak dla pewności. Teraz czujesz się głupio. Co ty sobie myślałeś? To oczywiste, że tam nic nie ma. Masz 6 lat. Czy co? Wracasz do tego, co robiłeś. 15 minut później przygotowujesz się do pójścia spać. Jesteś w łazience. Zasłonka od prysznica się poruszyła. Zaraz! Nie! Przestań się straszyć. To tylko twoja nadaktywna wyobraźnia wypełniająca twój umysł niestworzonymi rzeczami. Przyglądasz się sobie w lustrze. Mówisz to sobie na głos. Powoli i wyraźnie. Wyobraźnia. Zdychasz. Gasisz światło. I idziesz do swojego pokoju. Leżysz w łóżku. I gapisz się. W ciemny sufit. Tylko mały wiatraczek zakłóca spokój nocy. Cień w korytarzu się poruszył. Nie, 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 nie! Przestań! To twoja wyobraźnia! Nic więcej! Idź wreszcie spać, głupcze! Ale wtedy, kiedy masz już zapaść w sen, w tym momencie, którego nikt nie pamięta po przebudzeniu, wyczuwasz coś w ciemności, otwierasz oczy, to twoja wyobraźnia gapiąca się na ciebie z makabrycznym, szalonym uśmiechem. Wyobraźnia. Wyjaśnienia
dostajemy od sceptyków i naukowców. Tłumaczą, że jest to jedynie nasza wybujała wyobraźnia. To nasze umysły zwodzą nas. Oczy widzą w ułamkach sekund rzeczy, które naprawdę nie istnieją, złudzenia. Prawdziwe cienie spowodowane są przez reflektory przejeżdżającego samochodu lub wyjaśniają to w podobny sposób i bez wątpienia. Wyjaśnienia te prawdopodobnie odpowiadają za niektóre, jeśli za nie większość tych doświadczeń. Ludzkie oko i umysł może się łatwo nabrać, ale czy to wyjaśnia wszystkie te przypadki? Duchy. Aby nazywać te istoty duchami, musimy najpierw zdefiniować, co rozumiemy pod pojęciem duch. Ale przez prawie każdą definicję ludzie cienia są czymś innym niż zjawiskiem dusz. Mając to na uwadze, duch objawia się prawie zawsze jako coś białego, mglistego lub zdecydowanie jako coś bardziej ludzkiego. Ludzkiej postaci i wyglądu, często z dostrzegalną odzieżą. Istoty cienia są ciemniejsze i bardziej podobne do zwykłego cienia. Generalnie ludzie cienia mają zarys człowieka lub kształt, jednak z powodu, że są ciemni, brakuje szczegółów w ich wyglądzie. Jest to totalnym przeciwieństwem do wielu obserwacji duchów, w których świadek może opisać twarz ducha, styl ubioru i inne szczegóły. Jednym z najczęściej zauważalnych szczegółów u ludzi cienia są ich oczy, które świecą na czerwono. Demony! Ciemne oblicza i wrogie uczucia, które często są zgłaszane w związku z widzeniem tych stworzeń, skłania niektórych badaczy do spekulacji, że mogą to być istoty demoniczne. Jeśli są to demony, musimy się zastanowić, jakie mają cele lub intencje w objawieniu się jako takie postacie. Czy tylko po to, aby kogoś przestraszyć? Ciała astralne. Jeden ciekawy pomysł sugeruje, że ludzie cienia są eterycznymi ciałami ludzi, którzy doświadczają bycia poza ciałem. Według Jerry'ego Grossa, autora, wykładowcy, nauczyciela o podróżach astralnych, wszyscy podróżujemy poza ciałem, kiedy śpimy. Być może teoria ta tłumaczy, dlaczego widzimy przelotne astralne ciała tych cienistych podróżników. Podróżnicy w czasie. Ludzie z naszej przyszłości stanowią inny pomysł. Może znaleźli sposób na podróż do przeszłości. Naszych czasów. Być może są oni w stanie osiągnąć ten niesamowity wyczyn. Jednak tylko pod takimi postaciami mogą nam się objawić jako mijające cienie, aby obserwować wydarzenia w naszych czasach.
istoty z innych wymiarów. Nawet główne nurty nauki są przekonane, że istnieją inne wymiary niż te trzy, w których my żyjemy. A jeśli istnieją inne wymiary, kto lub co, jeżeli cokolwiek je zamieszkuje, niektórzy teoretycy twierdzą, że te wymiary istnieją równolegle i są bardzo blisko naszego, choć są dla nas niewidoczne. A jeśli istnieją mieszkańcy innych wymiarów, być może znaleźli sposób, aby dostać się do naszego wymiaru i stać się przynajmniej częściowo widoczni? Jeśli tak, to mogą równie dobrze pojawiać się jako cienie. Niektórzy utrzymują, że istoty te są w posiadaniu innej psychiki i wrażliwości na różnych poziomach egzystencji są różne wibracje. Nauka zaczyna patrzeć na rzeczywistość z poziomu fizyki kwantowej. W ten sposób, że cząsteczki najmniejszych rozmiarów istnieją jako wibracje. Być może niektóre teorie wibracji naszego istnienia zaczynają zazębiać się z tymi, które pochodzą z innego wymiaru, co jest przyczyną wzrostu takich zjawisk jak duchy, ludzie cienia i być może obcych. Obcy i przypadki uprowadzeń są tak dziwaczne, że nic z tym dziwnego, że kosmici są podejrzani. Tak jak ludzie cienia, uprowadzeni zgłaszają, że w wielu przypadkach szarak był w stanie przejść przez ściany i zamknięte okna, a pojawiają się i znikają nagle. Jest to jedynie kilka z potwierdzających pozaziemskich umiejętności. Może potrafią też przybierać wygląd cienia, aby ukrywać się przed nami? Oczywiście istnieje wiele podobnych do siebie pomysłów, jak chociażby te wyżej wymienione. Drapieżniki. Być może kiedyś, kiedy człowiek musiał ukrywać się przed drapieżnikami, nawyk zauważenia pewnych rzeczy kątem oka był niezbędny do przetrwania. Dzisiaj w świecie o wiele bezpieczniejszym wydaje się, że ten odruch jest zupełnie zbłędny. Chyba że nadal polują na nas dziwne, niezwykłe, zwinne istoty, które tylko czekają, aż pewnego dnia, kiedy dostrzeżemy coś kątem oka, nie spójrzmy w tę stronę.